8 ciekawostek o starym Minecrafcie. Standardowo po dobiciu 3000 łapek w górę pojawią się nowe ciekawostki. W obecnych wersjach Minecrafta, po stworzeniu świata, respimy się na losowo wygenerowanym biomie, ale dawniej respiliśmy się głównie na plaży. Jeżeli już jesteśmy przy respieniu się, to warto dodać, że w jednych z najstarszych wersji, zaraz po zespawnowaniu, budziliśmy się w małej chatce. Jak wiemy, aktualnie aby przyspieszyć wagonik, musimy po prostu wytworzyć specjalne do tego tory i oczywiście je zasilić, ale dawniej musieliśmy używać tak zwane boostery, które wyglądały właśnie tak. Dzięki nim nasz wagonik mógł poruszać się szybciej. Na starych wersjach Minecrafta drabinki mogliśmy stawiać co drugi blok, a i tak mogliśmy się po nich wspinać. Niestety obecnie już czegoś takiego nie ma. W sumie było to fajne, ale wydaje mi się, że psuło to trochę estetykę. Schody w Minecrafcie obecnie możemy zniszczyć i je odzyskać, ale w starym Minecrafcie niestety, gdy postawiliśmy drewniane schody i chcieliśmy je zebrać, to wylatywały nam zwykłe deski. Muszę jeszcze dodać, że stare schody niszczyło się o wiele dłużej niż te, co mamy dzisiaj. Obecnie na wykopanie obsydianu zwykłym diamentowym kilofem potrzebujemy tylko 8 sekund. Dawniej było to aż 18 sekund. Teraz 8 sekund możemy nawet skrócić poprzez zenchantowanie kilofa. Dawniej nie było takiej możliwości, ponieważ po prostu nie było enchantingu. Teraz możemy ujrzeć takie zjawiska jak burza, deszcz czy śnieżyca. Dawniej nie było pogody, to znaczy w pewien sposób była. Na wersji Survival Test mógł padać deszcz, a na Alfie mógł padać śnieg, ale na pewien okres czasu postanowili to usunąć. Pogoda wróciła dopiero w wersji Beta 1.5. W Alfie i Becie płotki nie łączyły się z blokami. Dawniej również nie mogliśmy kłaść płotków bezpośrednio na siebie. Musieliśmy wspomóc się innymi blokami, co było bardzo uciążliwe. Teraz większość z nas pewnie nie wyobraża sobie, aby była możliwość zapisu tylko 5 save'ów naraz. Ale tak właśnie kiedyś to wyglądało. Było do wyboru 5 pól, gdzie mogliśmy zapisać nasze światy. Gdy chcieliśmy zapisać kolejny świat, musieliśmy zdecydować się na usunięcie jednego z poprzednich, albo przynajmniej skopiować folder z danym save'em. To już na tyle. Jeżeli się podobało, nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a nowe osoby zapraszam do zostawienia subskrypcji i dzwoneczka na kanale. Do zobaczenia w kolejnym materiale.